Ja zawsze chciałam próbować albo pokazać, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jaką mam emocję, że czegoś nie lubię, czegoś się boję, coś tak dalej. Nie mogłam tego zrobić. Ja byłam wychowana mocno w takim przeświadczeniu, że jako kobieta powinnam robić rzeczy perfekcyjnie. I się tak wkurwiłam, że prawie ketlem rzuciłam o podłogę. Nie będę się wygłupiać, bo ja tak nie umiem. A, dobra. A princesa. O. Wezmę sobie herbatę. Teraz mogę sobie wyłączyć. Hehehe. Przynajmniej się rozciągnę chociaż trochę. Dobrze, że się ten, dobrze, że się nie nagrałam sama siebie, bo wyglądam strasznie żenująco. Czemu? No bo ja nie umiem tak tańczyć. Ale, no tak nie, ale umiesz tańczyć. No ale tak nie! No dobra, ale to ja tańczę tak, ty tańczysz inaczej. Widziałam jak tańczysz, więc nie powiem, nie mów, że nie umiesz, bo wiem, że umiesz. Ale wiesz, no zawsze to jest taki problem, że patrzysz na kogoś, kto naprawdę umie to dobrze robić i masz takie nie, może by nie, bo ja tak nie umiem. Strasznie ciężko jest się, że tak powiem, przypracować w tym takim, że nie musisz wszystkiego umieć doskonale, zwłaszcza jak się jest no, w głęboko zakorzenione w głowie, że musisz robić rzeczy doskonale. No to prawda w sumie. Miałam bardzo podobnie i w zasadzie często mam, jak robię zdjęcia, względem twoich zdjęć. Aha. Bo ty jesteś fotografem, ja nie jestem fotografem, ja po prostu łapię aparat albo telefon i robię to, co mi się podoba. Natomiast... Ale to jest ta sama analogia w zasadzie, nie? No tak, więc w sumie kumam o co chodzi. I widzisz, jestem w stanie zaprotestować w momencie, kiedy ty mówisz o tańcu, bo tego uczę ludzi, że to zupełnie nie jest tak, że jeżeli ja coś potrafię robić, to ty tego nie będziesz potrafił robić, bo ja to robię po swojemu i to jest okej. Okay. No tak. Więc teraz twoja droga jest taka, żeby znaleźć swoją drogę tańca albo... jakby taniec wykorzystać na swój własny sposób, ale to... Albo w ogóle też się spotykam z tym, że na przykład ktoś przychodzi i pierwsze zajęcia, poćwiczył, wszyscy poćwiczyli, wiadomo, każdemu wychodzi jak wychodzi na pierwszych zajęciach, a po jakimś czasie i po zajęciach podchodzi i mówi, nie przyjdę więcej. No, się pytam, rozumiem, czy wszystko w porządku i tak dalej. Nie, bo ja nigdy tego nie będę robić tak jak ty. No jak ja, to nie, bo tylko ja będę to robiła tak jak ja, ale wiesz, no właśnie. Właśnie. I kurde, faktycznie, ja jestem w stanie to z tańca wyłuskać, w sensie to dla mnie tanecznie jest zrozumiałe w 100%, ale jak przychodzi na inny temat, tak jak teraz o tych zdjęciach powiedziałam, to pojawia się ta blokada w głowie. No bo jest, ale wiesz co, bo jakby ona jest, to też
takie ja mam wrażenie, mogę to tylko na podstawie własnych doświadczeń powiedzieć, że jakby ja byłam wychowana mocno w takim przeświadczeniu, że jako kobieta powinnam robić rzeczy perfekcyjnie. Że owszem, mogę robić to, co chcę, ale jak już mam to robić, to mam to robić najlepiej, jak to jest możliwe. Aha. I ja mam dużą blokadę, żeby zacząć coś robić. W sensie teraz już nad tym pracuję i jakby staram się przełamywać to, że dobra, mam prawo nie umieć tego jeszcze robić i w ogóle zaczynam robić. Natomiast moją pierwszą myślą jest, kiedy zaczynam jakąś aktywność, jest po pierwsze, czy ja się troszkę nie ośmieszę z tym, że to robię i że mi się wydaje w głowie, że potrafię, a potem przychodzę, weryfikuję to z ludźmi obok mnie i widzę, że na przykład moje biodra bardziej przypominają po prostu taki taran, a nie, że mi się wydaje, że ja potrafię, wiesz, coś robić i mi się wydaje, że ja potrafię tak z rękami, potem ty zaczynasz tęczyć i mam tak, no dobra, to ja sobie pójdę popatrzeć. A jak było na rurze? Fajnie było na rurze, ja wiem, że fajnie było na rurze. A myślałam właśnie dzisiaj o tym, żeby wrócić w ogóle na No, ale na no właśnie, bo to jest ciekawe, bo jak my się poznałyśmy, to pamiętam, że chodziłaś na rurę. No. I jak to wyglądało w kontekście rury? Bo ja na przykład z rury zrezygnowałam, ale nie ze względu na to, że było za trudne, za ciężkie fizycznie i tak dalej. Bardzo podziwiam wszystkie dziewczyny, które tańczą na rurze, bo wiem, jakie to jest ciężkie podnieść swoje ciało, na niej utrzymać i tak dalej. No. Tylko dlatego, że zauważyłam, że bardzo szybko mi się zaczynają rozrastać ramiona, czego nie chcę. Więc musiałam z tego zrezygnować, no bo duża część jest tutaj utrzymana. A to ja miałam, wiesz co, jak sobie tak myślę o tej rurze, to chyba bardziej miałam takie poczucie zniecierpliwienia, że już bym chciała umieć to dobrze. Nie frustracji, że o Boże, wszyscy robią to lepiej, tylko ja miałam ekscytację przed tym, że za jakiś czas będę miała tak jak instruktorka, że to bardziej w tą stronę szło. Ale że będziesz miała tak jak instruktorka? W sensie, że będę potrafiła to zrobić, nie tak jak ona, tylko aha, że będę miała mięśnie wypracowane tak, żeby zrobić te figury. Aha. Mi nie chodziło o to, żeby powtarzać po niej jeden do jeden, zresztą ja też chodziłam bardziej na zajęcia nie tyle taneczne, co wytrzymałościowe, w sensie, że bardziej uczysz się figur niż układów. Tak, więc tak, to jest tak, troszkę tak, coś tak, innego, tak, tak, więc nie masz poczucia tego, że musisz naśladować czyjś styl. Ale w tym kontekście to ja miałam z fotografią bardzo często, bo ja się od razu ustawiałam jako osoba, która robi coś gorzej, bo taki miałam schemat w głowie, więc jak spotykałam osoby, które zajmują się fotografią, to natychmiast zakładałam, że ja robię to gorzej, bo robię to inaczej, bo robię to krócej, albo w ogóle od jakiegoś czasu tego nie robię. Więc ten schemat mi tak naprawdę najbardziej zostawia to, że z jednej strony bym może chciała robić niektóre rzeczy, a z drugiej strony moją pierwszą myślą jest takie kurde, ale jest ktoś, kto to robi lepiej, a potem o kurde, ale no może jednak bym pomyślała o tym, że ktoś to robi wiele lat, a ja dopiero zaczynam i to jest cała taka walka ze sobą, zamiast po prostu przyjść, stwierdzić, no dobra, spoko, będę to robić. Ja na przykład, jeżeli chodzi o taniec, to też tak w pełni, bo ja jeżdżę na obozy SDA w lecie. I dwa lata temu, jak byłam na obozie po raz pierwszy, to przez bardzo długi miałam okres czasu, kiedy nie tańczyłam hip-hopu, a zresztą ten hip-hop, który ja tańczyłam, to on się tak nie do końca ma wspólnego dużo z tymi choreografiami, takimi bardziej LA i tak dalej. Te choreografie to była dla mnie całkowita nowość, więc nie byłam w tym dobra, co mnie od razu frustrowało, bo mój perfekcjonizm sprowadzał się do tego, że jeżeli ja uważam, że jestem w jakiejś odnodze gałęzi jakiejś dziedziny dobra, no to w zasadzie to może się sprowadzić do całej tej dziedziny. Aha. Taki przerzut się tworzył u mnie w głowie, więc byłam sfrustrowana, że nie potrafię i byłam bardzo zła na siebie, więc moja retoryka taka obronna w głowie pojawiła się od razu taka. Jestem żółtodziobem nowicjuszem w tej kategorii, bo ja tańczę co innego, bo ja jestem od tej innej rzeczy. Nie, że tańczę, tylko ja jestem tancerką salsy. Aha. Więc ja jestem dobra w salsie, w tym nie muszę być dobra. Ale to powoduje, że ty nawet już podświadomie sobie dajesz ten taki moment, gdzie okej, to możesz nie być w tym dobra, to nawet możesz sobie odpuścić trochę bardziej. Jesteś ambitna, jesteś zmotywowana do tańczenia, ale i tak jesteś tancerką salsy. Aha. Wiesz, czyli to jest taka trochę wymówka, żeby nie uczyć się nowych rzeczy. Albo nie starać się dawać z siebie wszystkiego, bo i tak nie będziesz w tym perfekcyjny, idealny, aha, bo i tak to nie jest twoja rzecz. Aha, aha. Więc okej, uczysz się tego, żeby poznać to, ale nie chodzi o to, żeby być w tym najlepszym, bo i tak ty najlepsza to będziesz w jakiejś innej części. To jest sprytne, nie? Tak niby nic, no przecież ja doceniam to, co robię, przecież coś tam robię, uczę się nowych rzeczy, to jest takie, wiesz, nic nie widać, ale jednak drążę od środka. Kurde, nie? Powiem ci, że jak mi to zaczęło wychodzić i wiesz, gdzie złapałam? Ha, to wcale nie na tańcu złapałam, na siłowni. Wykonując jedno ćwiczenie, które mi nie szło,
się tak wkurzyłam, że prawie ketlem rzuciłam o podłogę. Dominik taki przerażony stanął i tak, kurde, co się dzieje? I ja też się przeraziłam, że dlaczego nagle we mnie jest tyle złości, frustracji na samą siebie, że tego nie potrafię zrobić. Mm-hmm. I to mi doprowadziło do tego całego mechanizmu, o którym ci właśnie opowiedziałam, że ja uważając, że jestem dobra w jakichś tam motorycznych, sportowych sprawach, bo jestem byłym sportowcem, no tak. Może jestem w zasadzie dalej sportowcem, bo taniec to jest trochę sport. No trochę. Nie potrafię czegoś zrobić, nie daję sobie pola do tego, żeby nie potrafić, bo mam tę taką wizję perfekcjonizmu, no. Więc jestem na siebie zła, że nie potrafię tego zrobić, zamiast przyznać, że tego nie potrafię zrobić i trenować bardziej, to jestem najpierw na siebie zła, zamiast spuścić tonu i powiedzieć, dobra, to teraz się tego uczę. Mhm. A no widzisz, czyli to jest w zasadzie jakby ta sama reakcja, tylko że u ciebie jest złość, a u mnie jest rezygnacja. A. To jest takie, może lepiej nie. Znaczy, ja to też nie jest tak, że jakby ja cały czas jestem w tej postawie, bo ja się codziennie staram raczej pracować nad tym, żeby jednak podejmować się rzeczy, których nie umiem. I jakby na przykład, kiedy coś mnie przerasta, to nie reagować po prostu histerycznym płaczem, jak to kiedyś było, kiedy na przykład komputer mi nie działał i nie wiedziałam, jak go naprawić. O. W tym podejmowaniu się rzeczy, które widzisz w swoim otoczeniu, że ktoś robi bardzo dobrze, to najbardziej chyba mnie blokowało to, że ja mam w głowie to, jak to może wyglądać. Aha. I że wiem, że nie mam warsztatu tego, żeby to tak wyglądało. Jeszcze? Jeszcze, tak. I że ktoś, komu to wytłumaczy, i tak tego nie zrobi tak, jak ja chcę. Że tylko ja ćwicząc jestem w stanie, bo jakby... Ja nie. Aha, jestem masz efekt finalny w głowie, który byś chciała tak wykonać? Okej. Okay. Ja nie jestem w stanie powiedzieć komuś, że ktoś ma zrobić to w ten sposób, bo on tego tak nie zrobi. No tak, 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 tak. Bo to jest jakby, bo to zawiera taki bardzo kluczowy element mojej osobowości, która powoduje, że to będzie takie, bo ja nie będę... No tak, to jest case szefów małych firm, którzy nagle gromadzą coraz większe, jakby firma się rozrasta, a oni dalej nie chcą scedować roboty na innych, bo uważają, że sami zrobią najlepiej, bo zrobią to po swojemu. Ale muszą w pewnym momencie zaufać innym, żeby też rozdzielić obowiązki. Trochę tak, ale jakby ja jestem w stanie oddać część obowiązków, tylko jeżeli to jest coś, bo na przykład uważam, że część rzeczy, których się uczymy, a właściwie zdecydowana większość rzeczy, których się uczę się nie dlatego, że policzyłam sobie, że tak się opłaca, tylko chcę to robić dla siebie. Więc ja nie robię tego po to, żeby to na kogoś cedować, tylko dlatego, że ja się chcę tego nauczyć. Więc ja nie mam ochoty cedować na kogoś innego coś, co sobie wymyśliłam w głowie. No tak. Więc to jest jakby to jest troszkę inna, jak to mówią, to jest inna sytuacja. Jak bardzo to ogranicza to, że ty się w ogóle podejmujesz nowych aktywności. Tylko, że jakby może u ciebie, u mnie właśnie w drugą stronę. To powodowało, że ja próbowałam bardzo dużej ilości aktywności i bardzo często w jakimś tam punkcie po prostu z nich rezygnowałam. Natomiast ja zaczęłam robić bardzo wiele rzeczy, bo ja też szukałam czegoś, co mnie tak chwyci tak w pełni. To jest taniec, to są języki, to jest okej, teraz mam to zdefiniowane, ale wiem dlaczego na przykład ja byłam zawsze takim aktywnym dzieckiem, bo mnie jarało to, że czegoś mogę się nowego nauczyć i to jest też ciekawe, bo to jest do pewnego momentu w moim życiu tylko i wyłącznie taki moment, taki tryb myślenia, wcale nie z dzieciństwa wynikający. Z dzieciństwa ja byłam totalnie ciekawym dzieckiem i dla mnie nie istniał perfekcjonizm. Ja z domu nie jestem perfekcyjna, bo u mnie rodzice zawsze mi mówili, możesz być najgorszym uczniem w klasie, to nie jest istotne, ważne, żebyś się uczyła, żeby ciebie interesowało to, co robisz. Tak. Nie masz mieć najlepszych ocen, bo wtedy nie będzie ci się chciało. No tak. Bo nie będziesz mieć też motywacji do tego, żeby pracować, więc z tego perfekcjonizm się na pewno nie wywodzi. No nie, perfekcjonizm w ogóle opiera się na wstydzie. Tak. Mój perfekcjonizm wywodzi się z bardzo jakby istotnej relacji w moim życiu, która się wydarzyła na pewnym poziomie, która trwała wiele lat i osoba, o której teraz myślę, nie pozwalała na błąd. I sama popełniając ich bardzo wiele, ona była jakby naczelną wobec mnie też, bo tam się spotkałyśmy na którymś tam poziomie w pracy. I przez dosyć długi czas pracowałyśmy razem, ale ona nie pozwalała na błąd. Mało tego, podczas wielu sytuacji, w momencie kiedy ty wiesz, że jakby dzieje się coś wewnątrz ciebie, co jest dosyć emocjonalne, co wywołuje emocje, które nie chcesz sobie trzymać i tak dalej, nie możesz ich pokazać. Więc musisz udawać, że wszystko jest idealnie. No, to bardzo przypomina moje środowisko życiowe, że tak powiem. Więc to spowodowało,
że ja zaczęłam uważać, że wszystko naokoło musi wyglądać i być perfekcyjne. To wzbudzało we mnie złość, że nie mogę taka być, bo ja po prostu wewnątrz taka nie byłam. Ale nikt z nas tak naprawdę nie jest. Ja wiem, tylko jakby teraz to rozumiem, ale ja zawsze chciałam próbować albo pokazać, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jaką mam emocje, że czegoś nie lubię, czegoś się boję, coś tak dalej. Nie mogłam tego zrobić. Nie mogłam wyrazić siebie w pełni. Jakby o to chodzi tak naprawdę w każdej twórczości, o wyrażenie siebie i o kontakt ze sobą przede wszystkim. Nie? I o to, żeby móc dalej odkrywać, bo jak ja skumałam całą tą robotę, w sensie cały ten mechanizm, na czym on polegał i weszłam na salę, nagle miałam takie, kurde, ja mogę zatańczyć wszystko, tak jak umiem, tak jak chcę na ten moment i to nie jest idealne i nie o to chodzi. Tak, to ma być fun, no. Ale właśnie dlatego ja na przykład z powrotem zaczęłam robić zdjęcia, mimo tego, że ja wiem, ile rzeczy jeszcze mogę się nauczyć i ile rzeczy chciałabym się nauczyć w tym temacie, ile rzeczy chciałabym się podjąć, to nie zmienia faktu, że ja podejmuję się kolejnych rzeczy, wychodząc ze swojej strefy komfortu, pracując z ludźmi, którzy do tej pory wydawali mi się na przykład nieosiągalni, albo robiąc rzeczy, które wydawały mi się nieosiągalne, bo cały czas ktoś robił to lepiej ode mnie, lepiej, w sensie inaczej, dłużej, będąc bardziej doświadczonym. I to w którymś momencie przeklikuje ci to, że w zasadzie nie ma rzeczy nieosiągalnych, nic nie musisz robić perfekcyjnie. Najważniejsze jest to, żebyś ty robił to, co czujesz, że masz ochotę zrobić. A to, że ktoś przyjdzie i ci powie jeszcze, do tego wszystkiego mam na szczęście grono bardzo bliskich, zaufanych osób, które w momencie, kiedy popełnię jakiś błąd, w sensie nie potrafię czegoś zrobić tak dobrze, to nie powiedzą mi, ale to zjebałaś, tylko powiedzą, słuchaj, mam dla ciebie poradę, możesz spróbować zrobić to następnym razem tak. Tak. I dzięki temu ja się rozwijam. Ale ty też musisz pozwolić, żeby oni ci mogli podpowiedzieć. Tak. A nie zamykać się w swoim perfekcjonizmie i w swojej jakby idealnym świecie, że to teraz ty się nie znasz, że ty chcesz mnie uczyć. No tak, tak, tak. Nie? No bo to o tym rozmawialiśmy ostatnio, czyli umiejętności powiedzenia, nie wiem. Gdyby nie rozwiązanie tych rzeczy, to ja na przykład nie tańczyłabym z radością na imprezach salsowych. W sensie dla siebie samej. No. Bo cały czas miałabym wrażenie, że ktoś na mnie patrzy, ktoś mnie ocenia i albo nie tańczy wystarczająco dobrze, żeby mu zatańczyć przed ludźmi, bo tam jest osoba, która jest instruktorem moim. Ja jestem instruktorem innych ludzi, ale ta osoba jest moim instruktorem, więc ona będzie na mnie patrzeć i ona zobaczy błąd. I coś o mnie powie. Albo w ogóle ona tak tańczy, to ja... Ja nie jestem kubanką, to ja już na pewno nigdy nie będę mogła tak tańczyć. No tak, nie będę mogła tańczyć, no bo nie jestem kubanką. Ale to nie zmienia faktu, że wciąż mogę tańczyć, ale mogę tańczyć, bo jestem Polką, która jakby kocha to, co robi i tak dalej. No. Chce się tego uczyć i rozwijać w tym zakresie. I nie chodzi jej o to, żeby być perfekcyjnym w tym zakresie, tylko po prostu, żeby zyskiwać nową wiedzę dla siebie samej. W zasadzie mi się w ogóle wydaje, że że najlepiej robisz wszystko to, co wkładasz całego siebie. Że twoją podstawową motywacją jest to, że ja to robię i jest to coś, co mi sprawia najwięcej przyjemności i ja się chcę w tym rozwijać. I wtedy tak naprawdę okazuje się, że robisz to najlepiej, jak to jest tylko możliwe na dany w twojej moment. Własnej kategorii oczywiście. I na dany moment. Tak. I to jest sekret długowieczności japońskich staruszków. Może nasz też. To się jeszcze przekonamy, nie? To był ruch. No. Mamy to.